Cześć, ja nazywam się Jakub Dudkowski, a to jest 44. odcinek Fighterkowa, programu poświęconego grom z gatunku bijatyk oraz ich scenie. Dziś nadrabiamy po tym, jak Fighterkowa nie było tydzień temu, więc będzie o turniejach, a także wielu zapowiedziach. Zapraszam. You win. Zaczynamy od turnieju VS Fighting, który odbył się jak co roku w Birmingham. Tam oczywiście był turniej TWT rangi Master. I ten turniej był naprawdę interesujący. Żałuję, że w większości nie mogłem oglądać na żywo. A to z racji tego, że no to prawda wygrał turniej Mulgold, który już wcześniej wygrał TWT i w sumie on teraz jest najwyżej w rankingu dzięki temu zwycięstwu tutaj w Birmingham. Ale co ciekawe, drugie miejsce zajął Amerykanin King Gray Jr. grający, uwaga, uwaga, dla tych, którzy nie wiedzą, Aską. Naprawdę grał fenomenalnie, wygrał między innymi z Kokomo w finale drabinki przegranych. Czwarte miejsce dla Manji, piąte egzekwo Reev z Goseinem, siódme egzekwo CBM z Keiske. Zaskakująco, poza top 8 znalazł się Rangchu. A jeśli chodzi o pozostałe turnieje, Street Fighter 6, pierwsze miejsce Ending Walker, drugie miejsce Hurricane, trzecie miejsce Problem X. Guilty Gear Strive, pierwsze miejsce Tiger Pop, drugie miejsce Sechi, trzecie miejsce Sorani. Grand Blue, pierwsze miejsce Soki, drugie miejsce Koji Koko, trzecie miejsce Fitizen. A jeśli chodzi o pozostałe turnieje, no to odsyłam do linka w opisie tego filmu. You win. Zdecydowanie największym wydarzeniem ostatnich tygodni w Tekkena 8 był turniej na eSports World Cup w Riyadzie. Tam pula nagród wynosiła $1 000 000, zwycięzca zgarnął 300 tysięcy. Aby trafić ten turniej, należało się zakwalifikować albo zajmując wysokie lokaty na jednym z kilku turniejów TWT, albo biorąc udział w LCQ, które to LCQ oglądaliśmy u mnie na restreamie. I tak mieliśmy 32 zawodników. Tutaj też może powiem, że zaskakujące w pewnym sensie były wyniki Street Fightera kilka tygodni wcześniej, gdzie w pierwszej fazie odpadł Punk, który wygrał przecież w tym roku Evo. I taka sytuacja powtórzyła się też na turnieju Tekkena 8, dlatego że jeden z głównych faworytów, czyli Arslan Ash, odpadł już w pierwszej fazie turnieju, w pierwszej grupie. Tam miał jakiś problem ze stickiem, zamienił go, no ale tak czy inaczej, zgodnie z zasadami przegrał. Jak dla mnie faworytem turnieju był Atif, liczyłem też bardzo na Ulsana, no i ci zawodnicy spotkali się w finale. Nie mówię tutaj, że był to wielki finał, a to z racji tego, że top 8 tego turnieju było rozgrywane systemem single elimination first to 5, czyli do 5 wygranych walk. Mieliśmy więc dwóch operatorów Dragunova w tym finale. Finał jako osobny materiał znajdziecie oczywiście na moim kanale. Czy był on ciekawy? Dla mnie był ciekawy. Czy wynik był zaskakujący? Tak, wynik był bardzo zaskakujący, dlatego że Ulsan dosłownie przejechał się po Atifie, wygrywając 5-0, no i tym samym zdobywając pierwszy tytuł mistrza Tekkena 8 na eSports World Cup. Poza tym mieliśmy wiele innych ciekawych pojedynków, między innymi Yagamiego z Chanelem właśnie w top 8, a to dlatego, że Yagami przegrywał 4-0 z Chanelem, ale ostatecznie wygrał 5-4, no to był niesamowity comeback, naprawdę wielka forma operatora Rainy. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat eSports World Cup, to odsyłam do ostatniego czwartekena, gdzie moim gościem był Maniek, a Maniek sędziował właśnie w Riyadzie i co nieco opowiedział o tym turnieju, jakie były kulisy zepsucia się sticka Arslana, jakie były kulisy tego, że Sefi Blackowi w pewnym momencie przestał działać kontroler, ale nie tylko o tym, dowiecie się właśnie oglądając ten odcinek czwartekena u mnie na kanale YouTube w zakładce ze streamami. Jeśli chodzi o resztę top 8, no to mieliśmy też Dubla, Farzina, Dejona oraz CBM-a. You win. A teraz przechodzimy na naszą rodzimą scenę. 17 sierpnia odbył się drugi turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Tekkena 8.
turniej odbył się w Łodzi. No i tam nie pojawiło się wiele osób z czołówki, które gdzieś tam jeździło wcześniej na turnieje, ale i tak turniej był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Mieliśmy graczy, którzy jeżdżą dość często, taki na przykład jak MTKD, Mandur czy Skyhold, ale mieliśmy też zawodników, którzy rzadko do tej pory pojawiali się na turniejach Tekena 8, na przykład Gaidę i Nevana. Z kolei dużym zaskoczeniem była pozycja w top 8 zawodnika o nicku Kiba, dla którego chyba był to w ogóle pierwszy turniej, więc gratulacje. W wielkim finale zmierzyli się Janisz oraz Nevan, no ale tutaj Nevan wygrał wszystko, nie dał absolutnie nikomu szans, jego Nina zniszczyła i tym samym wygrał drugie kwalifikacje do Mistrzostw Polski w Tekena 8. You win. Tydzień temu z kolei odbył się turniej organizowany przez Yomi w poznańskiej Cybermachinie. To było tym razem TWT Dojo, pojawiło się 50 osób i w wielkim finale zmierzyli się Frieza oraz Minion Kevin, znany również jako Y. Najpierw zagrali oni w finale drabinki wygranych, gdzie tam Frieza wygrał, zrzucił Miniona Kevina do drabinki przegranych, ten potem wrócił, że tak powiem, wszedł do wielkiego finału, zresetował nawet bracket grając z Frieza, no ale niestety dla Maćka Frieza, czyli Adrian, był tego dnia za mocny. To oznacza, że szanse Miniona na dostanie się na finały TWT z naszego regionu maleją, ale wciąż jest to realna możliwość, także zachęcam was do brania udziału w kolejnych turniejach TWT Dojo w Białymstoku, Poznaniu oraz Sosnowcu. A szczegóły tych turniejów znajdziecie na moim fanpage'u na Facebooku pod tytułem Informator Bijatykowy. Reszta top 8. Trzecie miejsce dość zaskakująco Willoy, który długo chyba nie grał na turniejach. Czwarte miejsce Bati, piąte Exequo, Simek oraz Tokis, a szóste Mandur oraz Aiden. You win. W ostatnich tygodniach grano również turniej w Gdańsku, Kinguin Tekken Cup. Tutaj tym razem zwycięzcą był Skyhold, drugie miejsce zajął Wredny, a trzeci był Tapczan. You win. Powraca seria turniejów European Tekken Cup. Jeśli myśleliście, że po sezonie zasadniczym TWT będzie nudno, no to powiem wam, że nie będzie nudno, a to dlatego, że właśnie zaraz po tym, jak skończy się sezon zasadniczy TWT, ruszają turnieje European Tekken Cup, gdzie będziemy mieli 9 regionów, w tym Polskę. Z każdego regionu do turnieju finałowego awansują dwie osoby. No i w każdym z tych regionów będzie turniej rangi Major, gdzie mamy nadzieję przyjadą ludzie z zagranicy, a mamy nadzieję, dlatego że taki turniej odbędzie się podczas pierwszego dnia Poznań Game Arena, czyli w piątek 25 października. Bierzcie sobie wolne w pracy, kupujcie bilety, załatwiajcie noclegi, będzie ogień. A w ramach European Tekken Cup będzie można również organizować turnieje rangi Dojo, więc jeśli organizujecie turnieje, no to będziecie mogli się podpiąć pod tą inicjatywę właśnie. You win. Szybka informacja dla graczy z Krakowa. We wrześniu kolejne wydarzenie dla was. 21 września granie od 15 do 24. Szczegóły w linku w opisie. You win. Dość niespodziewanie zapowiedziana została switchowa wersja Guilty Gear Strive. Jest to tytuł, który nie wiem, jak sobie poradzi na Switchu, szczerze mówiąc, czy będzie trzymał stałe 60 klatek. Oczywiście trzymam za to kciuki. A czy tak będzie? Dowiemy się już w styczniu przyszłego roku. Experiment. Then can we just kill him together? Are you ready? Kill me, I don't need a new one under you. Blue.
zapowiedzi gier ciąg dalszy. Capcom zapowiedziało kolejną kolekcję bijatyk, tym razem Capcom Fighting Collection 2. I powiem wam, że to będzie chyba jak na razie najlepsza ich tego typu kolekcja, może obok kilkuletniej już kolekcji Street Fighterów, dlatego że zobaczymy tutaj pierwszego Capcom vs SNK, czyli Millennium Fight 2000 Pro. Drugą część, która chyba jest najważniejsza dla wielu, wielu graczy, czyli Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001. Poza tym Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 Upper, Power Stone, dwie części. Tutaj wiem, że Power Stone ma wielu fanów, no i w końcu jest to gra, czy w sumie seria, która będzie dostępna poza Dreamcastem. Jeśli tutaj się mylę i któreś części były dostępne poza Dreamcastem, to przepraszam. Dodatkowo będzie można pograć w Project Justice, a także w grę Plasma Sword Nightmare of Bilstein. Jest to, co ciekawe, gra, która gdzieś tam jest inspirowana Gwiezdnymi Wojnami. No, będzie na pewno w co grać w bitej godzinie. You win. A teraz przechodzimy na poletko SNK, dosłownie na chwilę. Pojawił się zwiastun postaci do Fatal Fury City of the Wolves. Wiedzieliśmy, że się ta postać pojawi, oczywiście chodzi o maj. I ten zwiastun widzicie na ekranie, ale co ważniejsze, poznaliśmy datę premiery tego tytułu. Jest to druga połowa kwietnia przyszłego roku. You win. A wracając na chwilę do kolekcji od Capcomu, to inna kolekcja, czyli Marvel vs. Capcom Fighting Collection, trafi do nas już we wrześniu, czyli w sumie za niecałe dwa tygodnie, bo 12 września, ale osoby, które czekają na wersję fizyczną, muszą jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość, a to dlatego, że gra w formie fizycznej pojawi się w listopadzie. Thank you.
You win. Tuż przed Gamescomem pojawił się zwiastun gameplayowy Terego w Street Fighterze 6. No i powiem wam, że jak czytałem opinie w internecie, to widziałem raczej same pozytywy. Były to wręcz słowa, że Capcom zrobił najlepszego Terego w historii. A jak wy go oceniacie, dajcie znać w komentarzu. Ja może jeszcze tylko dodam, że jest tutaj taka ciekawa mechanika, że w pewnym momencie Tery tak jakby jest w stanie przejść na tło, przez co unika ataków przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale jest to naprawdę bardzo ciekawa opcja. A Tery będzie dostępny już we wrześniu. Zostajemy jeszcze na chwilę przy Street Fighterze 6. Razem z aktualizacją Terego 24 września dostaniemy aktualizację, która pozwoli nam na analizowanie powtórek zarówno lokalnych, jak i sieciowych. Będzie to działało trochę na podobnej zasadzie jak to, co widzimy w Tekkenie 8. No i fajnie, że taka opcja się pojawia właśnie w Street Fighterze, no bo dzięki temu gracze będą mogli niejako szybciej podnosić swoje umiejętności. Szybkie info na temat Mortal Kombat 1 już za kilka dni. Zobaczymy zwiastun gameplayowy postaci Sektor w Mortal Kombat 1 Chaos Reigns. No i jak tylko się pojawi, to oczywiście nagram swoją reakcję oraz analizę, także czekamy. You win. Na koniec informacja na temat chodzonej bijatyki, o której dowiedziałem się niedawno. Tutaj widzicie zwiastun na ekranie. Space Hunters to chodzona bijatyka, która gdzieś tam twórcy mówią, że gameplay ma inspirowany Marvel vs. Capcom. No, coraz więcej tego się pojawia. No ale zobaczymy, jak wyjdzie. Ogólnie wygląda całkiem spoko. Może nie jestem fanem UI tam, gdzie się pojawiają napisy takie jakby z tłem, ale zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Czekamy też na datę premiery. Money is everything. Combos and specials. Space Hunters. Wishlist now. You win. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Fighterkowie, widzimy się za tydzień, czyli w sobotę o godzinie 18, ale widzimy się też offline właśnie w sobotę w Białymstoku, potem 14 września na turnieju w Poznaniu, 15 września na turnieju w Sosnowcu,
a 21 września w Bydgoszczy, gdzie poza turniejem Tekkena 8 ja też będę miał przyjemność zrobić prezentację na temat game devu. Tak więc serdecznie zapraszam do Bydgoszczy na Blue Game Show 21 września. Do następnego, cześć!